Zróbmy jeszcze parę zadań z wykresami obrazkowymi. Dzisiejsze przykłady zaczerpnięte są z zadań Khan Academy. Które miasta miały mniej słonecznych dni w czerwcu niż Sparkle City? Jeżeli przyjrzymy się temu wykresowi i jego obrazkom, każde słoneczko reprezentuje 6 dni słonecznych, a chcemy wiedzieć, które miasto miało mniej słonecznych dni w czerwcu niż Sparkle City. Sparkle City to to miasto tutaj. W Sparkle City mamy 1, 2, 3, 4, 5 rysunków słońca, z których każde reprezentuje 6 dni słonecznych. Czyli 5 razy 6 w Sparkle City było 30 słonecznych dni w czerwcu. Które z tych miast miało mniej niż 30 słonecznych dni? No cóż, jeżeli dobrze się przyjrzymy samemu wykresowi, to widać, że wszystkie pozostałe miasta nie mają tyle słoneczek we wszystkich innych było mniej słonecznych dni nie musimy zatem nawet tego liczyć ile było gdzie dni chociaż gdybyście chcieli to policzyć to byłoby tak tutaj 4 razy 6 czyli 24 dni słoneczne tutaj by było 2 razy 6 czyli 12 a tu 3 razy 6 albo inaczej 18 dni słonecznych w czerwcu tak więc wszystkie te miasta Sanville Shiny Town i Star Village miały mniej dni słonecznych niż Sparkle City w czerwcu. Zróbmy jeszcze dwa. Wykres pokazuje, ile rolnik znalazł myszy w swoim gospodarstwie w ciągu dnia przez kolejne pięć dni, którego dnia farmer znalazł tyle samo myszy, ile znalazł łącznie w środę i czwartek. No to spójrzmy na ten wykres. Każdy obrazek myszy reprezentuje Dwie myszy, znalezione przez rolnika. W środę i czwartek łącznie możemy na to spojrzeć na dwa sposoby. W środę mamy jeden obrazek myszy, a w czwartek jeszcze dwa kolejne, czyli razem w środę i w czwartek mamy trzy obrazki myszy. Jaki inny dzień ma trzy obrazki myszy? Wtorek ma trzy obrazki myszy. No to możemy zaznaczyć wtorek. Inny sposób patrzenia na sprawę może być taki. W środę rzeczywista liczba myszy, które farmer znalazł, jeden obrazek oznacza dwie myszy, czyli dwie myszy w środę, cztery myszy w czwartek, bo mamy dwa obrazki, z których każdy oznacza dwie myszy, czyli dwie w środę i cztery w czwartek, czyli razem sześć. I widać, że we wtorek też znaleziono sześć myszy, bo każdy z tych obrazków reprezentuje dwie myszy, czyli dwa, cztery, sześć. No i tyle. Odpowiedź brzmi wtorek. I jeszcze jedno zadanie. W Fanlandii w czerwcu opad deszczu był o puste pole mniejszy niż w Happyville. Tu jest Fanlandia, tu jest Happyville, a każda taka kropelka deszczu, każdy taki obrazek oznacza 6 mm opadu deszczu. Fanlandia ma dwa obrazki kropli deszczowych, Happyville ma cztery obrazki kropli, czyli Fanlandia ma o dwa obrazki kroplowe mniej, a dwa obrazki mniej to 2 razy 6, czyli 12 mm. 12 mm mniejszy opad deszczu niż w Happyville. Inaczej można na to spojrzeć tak. W Finlandii w sierpniu spadło 12 mm deszczu, bo każdy taki obrazek kropli oznacza 6 mm. 6, 12. A w Happyville spadło 6, 12, 18, 24 mm. A 12 w porównaniu z 24 to o 12 mm mniej. W Finlandii spadło o 12 mm mniej deszczu. 12 mm to o 12 mniej niż 24 mm.